Hej, Bomberu. Kilka osób pisało do mnie, żebym pokazał, jak zrobić sajgonki, więc czego ja używam? No tutaj mam kilogram, dwie paczki mięsa. Z kilograma mięsa będę robił. Oczywiście można z mniejszej ilości. Do tego dołożymy sobie imbir, przyprawę chińską. Włoszczyznę używam mrożonej. Najpierw ją rozmrażam, oczywiście słupki najlepsze, nie bawić się w świeże, bo to fast food jest, także i tak nie będzie taki fast. Mam tutaj sos ostrygowy, mam tutaj sos sojowy ciemny, jak i sos teriyaki. Teriyaki jest opcjonalny, nie trzeba go dawać. Aha, i sos sojowy jasny. Sos ostrygowy również jest opcjonalny, jeśli chcemy możemy dodać, jeśli nie, to nie musimy. Tutaj mam zalane wrzątkiem grzyby mung, które odcedzimy, posiekamy, jak i tutaj mam makaron ryżowy zalany wrzątkiem, również go odcedzimy. I co robimy? No mięso przykładamy do takiej dużej michy. Do mięsa dodajemy sobie albo bułki czerstwej, namoczonej z wodą, tak jak do kotletów mielonych. Jeśli nie mamy, to może być to bułka tarta. Taka, no, z dwie na kilogram mięsa to tak z 2-4 łyżki. Troszeczkę możemy to wszystko zalać bulionem, tak żeby lekko wilgotny był ten farsz, żeby ta bułka mogła się połączyć z mięsem. Do tego dodajemy po prostu na oko, ja wszystko robię na oko, sosu ciemnego sojowego na kilogram, to może być jakieś dwie łyżki sosu ostrygowego, jeśli użyjecie, mogą to być dwie łyżeczki na przykład, czy jedna stołowa sosu jasnego sojowego, to bardziej dajemy do słoności. Oczywiście i tak to trochę dosalamy. Jedno piri piri sobie suszone wyrzucę do tego, a zaraz zobaczycie, jak wygląda gotowy cały farsz. Dobra, tak wygląda farsz. Tu mamy grzyby mun. Tutaj mamy czosnek granulowany, o którym nie powiedziałem, najlepiej świeży. Tutaj mamy makaronik ryżowy, cebulka drobniutko posiekana. Tu mam sezam, nie musicie dodawać. Jak i tutaj jest cała włoszczyzna. Do tego polałem to, tak jak wcześniej mówiłem, sosem teriyaki. I teraz to trzeba wszystko wymieszać. Najlepiej grabiami albo pazurami. O, tak wygląda wyrobiony farsz. Oczywiście tutaj jeszcze dodałem troszeczkę grzybów mun. I co zapomniałem powiedzieć, jak kupujecie grzybki mun, nie spojrzycie w skład, czy z tyłu opakowania będzie napisane, z przodu jest grzyby mun, a z tyłu mamy uszak mchowy, to możecie wziąć, bo to są najczęściej w Polsce sprzedawane, jest uszak mchowy, bądź moja ulubiona nazwa, pochwiak wielopochwowy. To też możecie brać śmiało, no bo jaki facet nie lubi pochewek? No, chyba, że jest ciepły, że jest inny, no ale to już inny temat. I tak, słuchajcie, wyglądają zwinięte sajgonki w papier ryżowy. Ale to są nie wszystkie sajgonki, bo jeszcze tyle farszu zostało, więc tu ich jest 6, 7, 9. Dobrze liczę, 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, więc wyjdzie ich ponad 20, śmiało 25, więc nie warto kupować u Chińczyka. Lepiej spędzić w kuchni sobie pół godziny, no i wyżerka, i wiecie co jecie. A to wszystko kładziemy na albo do frytownicy i smażymy to na głębokim oleju, aż do dobrego zrumienienia się, zbrązowienia, i tak, żeby było to chrupkie, bądź w rondelku jakimś na gazie. No i podajemy sobie sosem słodko-kwaśnym. Słuchajcie, tak to się prezentuje. Usmażone z sosikiem słodko-kwaśnym. Sosik słodko-kwaśny gotowy, używam takiego. Bardzo dobry. Także dzięki za uwagę. Smacznego.